Ursus TV to w teorii telewizja lokalna, ale dla naszych widzów jesteśmy gotowi zrobić bardzo dużo, aby przekazać ciekawe wieści. Tym razem udaliśmy się na daleką północ na rozmowę z bardzo ciekawą osobą, która już niedługo zaszczyci swoją obecnością naszą dzielnicę. Panie pośle, słyszałem, że jest pan ostatnio bardzo aktywny. Czym to jest spowodowane? Po pierwsze, nie jestem ostatnio aktywny, tylko jestem w ogóle bardzo aktywny, a spowodowane jest tym, że mam w sobie bardzo dużo sił witalnych i lubię działać. Lubię działać, zwłaszcza wtedy, kiedy pracuję dla ludzi. W Sejmie w szóstej kadencji pracowałem w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, działałem dla ludzi, w Radzie Warszawy też, w Brukseli też. Jako europoseł służę tym swoją wiedzą, doświadczeniem, wszystkiemu, co można dobrego dla ludzi zrobić. No i rzeczywiście jeżdżę, to jestem to tu, to tam, szybko się przemieszczam. No słyszałem, że wczoraj był pan w Piasecznie, dzisiaj jesteśmy, jak widać, w Gdańsku. Kiedy pan zawita do Ursusa? Do Ursusa niedługo. Mam tam spotkanie z seniorami, na które się bardzo cieszę, bo to moi rówieśnicy przecież, a ich sprawami się głównie zajmuję, w Brukseli zwłaszcza. A też będę miał występ w Domu Kultury w Ursusie, też na który się bardzo cieszę, bo to już jest trochę połączenie mojego zawodu macierzystego razem z tym, co teraz robię w sensie społecznym. Proszę mi powiedzieć, jak podoba się panu praca europosła? Czy jest różnica? To, tak. Czy jest różnica? Jest różnica duża. W naszym krajowym Sejmie jednak widać takie troszkę partykularne interesy bardzo często, tak właśnie partyjne różne przekonywania się, na przeciągania na swoją stronę. Natomiast w Brukseli głównie ludzie pracują i to bardzo jest widoczne, w sensie merytorycznym, to jest najważniejsze, czyli wiedza po prostu, wiedza na dany temat, jeżeli się spotykają posłowie, to z różnych nawet partii, to nie widać tego, żeby tutaj jakaś partia walczyła po prostu w sensie politycznym, natomiast walczą na argumenty merytoryczne i to mi się bardzo podoba. Słyszałem, że zna pan bardzo dużo języków. To prawda, znam 4 języki, angielski, z racji tego, że od dzieciństwa znam angielski, mieszkałem parę lat w Stanach, gdzie pogłębiłem znajomość oczywiście bardzo. Znam francuski, znam niemiecki i włoski. W tych językach się porozumiewam, najbardziej w angielskim swobodnie, w tych językach też, a znam jeszcze języki inne, ale już w znacznie mniejszym stopniu.